Cześć wszystkim, ja mam na imię Anka, to jest kanał poświęcony sztuce, witam Was bardzo serdecznie u siebie. Ostatnio na kanale mówiłam, że pochodzę z okolic Krasiczyna i stwierdziłam, że fajnie by było nagrać film o Krasiczynie dotyczący zamku w Krasiczynie, więc oto on. Tak właściwie to jest pierwszy film na tym kanale dotyczący architektury, właściwie pierwszy film dotyczący czegoś innego niż malarstwo i mam nadzieję, że nie zrozumieliście dosłownie nazwy historia kreski, ponieważ historia kreski dotyczy szeroko pojętej sztuki, ponieważ od kreski zaczyna się wszystko, od rysunku zaczyna się wszystko, a tym razem przez czas na architekturę i na Krasiczyński zamek. Zaczynamy! Na pewno będzie zmieniać się światło, bo jest 4:40, a ja chcę to nagrać przed pracą, ale to dobrze, bo wstaje słońce, wstaje nowy dzień. Gdzie ten Krasiczyn jest? Przenosimy się do województwa podkarpackiego, i tam jakieś 10 km od Przemyśla, które swoją drogą jest pięknym miastem i mam do niego duży sentyment, jadąc drogą na Bieszczady, więc jeśli będziecie jechać na weekend w góry, warto się tam zatrzymać, bo tam, moi drodzy, znajduje się piękny XVI-wieczny zamek, który jest przykładem włoskiej architektury renesansowo-manierystycznej, jednym z nielicznych na ziemiach polskich. Zamek powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Na początku z fundacji Jakuba Krasickiego powstała taka drewniano-murowana fortyfikacja na planie czworoboku, a następnie około 1580 roku z inicjatywy kasztelana przemyskiego Stanisława Krasickiego powstał murowany już zamek na tym samym planie, na planie czworoboku. Jednak w XVII wieku to Marcin Krasicki odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o wygląd i kształtowanie tego wizerunku zamku i jego ówczesny wygląd przypomina niemal zupełnie obecną bryłę budowli. Marcin Krasicki przekształcał zamek w latach 1598-1633 i nadał mu manierystyczną formę, przekształcając go w taką rezydencję obronno-fortyfikacyjną. Był on wojewodą podlaskim i kasztelanem lwowskim, więc miejsce zamku nie jest przypadkowe, znajdował się niedaleko szlaku handlowego węgierskiego. Budowla jest w typie Palazzo di Fortezze, czyli jak sama nazwa wskazuje, był to pałac z elementami konstrukcji obronnej, z cechami obronnymi, więc była fosa, był most zwodzony, były wieże, które nie służyły tylko do dekoracji. Więc cała budowla, cała konstrukcja miała charakter takiej fortecy, takiego fortu. Tak wychwalam tego Marcina Krasickiego, ale on był tylko albo aż fundatorem. Nie zaprojektował zamku w Krasicznie, więc kto był architektem? Otóż projekt według źródeł wykonał Galeazzi Appiani. Jak słyszymy po nazwisku, był to Włoch, który tworzył i przebywał w Przemyślu. Posiadał własną ceglarnię zlokalizowaną w okolicach ulicy Słowackiego i w dokumentach jest określany bardziej jako murator niż artysta. Najprawdopodobniej pod koniec swojego życia był takim przewodniczącym, szefem, dyrektorem cechu murarskiego. Są trzy najbardziej charakterystyczne cechy zamku w Krasiczynie. Jest na planie czworoboku, to już wiemy, i w narożach znajdują się cztery cylindryczne baszty, których nazwy po kolei to boska, papieska, królewska, rycerska, szlachecka. Każda z baszt jest inna, nie jest przypadkowa i te baszty czynią zamek bardzo, bardzo rozpoznawalnym i wyjątkowym. W pierwszej baszcie, w baszcie boskiej, jak łatwo się domyślić po nazwie, znajduje się kaplica królewska. I jak ja byłam dzieckiem, kaplica była zamknięta, nie było tam nic. Pamiętam tylko takie stare deski, które zagradzały wejście do środka. Natomiast teraz kaplica została zrekonstruowana, od kilku lat normalnie jest otwarta, chyba od 2007 roku. Odprawiane są tam normalnie msze święte, większe święta, msze ślubne. I o kaplicy będzie trochę pod koniec, trochę Wam jeszcze opowiem, natomiast teraz przejdźmy do baszty papieskiej. Baszta papieska jest z Attyko, która jest kopią papieskiej korony Klemensa VIII i swoją nazwę zawdzięcza temu, że znajdowały się tam pokoje, apartamenty dla wysokich dostojników kościelnych. Prawdopodobnie gościł tam nuncjusz papieski Cosimo de Torros. Kolejna baszta to baszta królewska, została ona zdobiona takimi małymi wieżyczkami, nawet bym powiedziała takimi a la wykuszami i jej nazwa pochodzi stąd, że znajdowały się w niej apartamenty królewskie. Ostatnia baszta, baszta szlachecka, baszta rycerska, została zwieńczona koroną, która jest kopią korony Zygmunta III Wazy. Czworoboczny dziedziniec od północy i od wschodu ma skrzydła mieszkalne, znajdują się tam sale balowe, pokoje sypialniane, natomiast dwa pozostałe skrzydła to takie skrzydła kurtynowe i są zakończone piękną attyką.
I właśnie ta attyka, zróżnicowana z każdej strony, jest drugą bardzo charakterystyczną cechą zamku krasiczyńskiego. Po środku skrzydła zachodniego, również tego, który posiada attykę, znajduje się przedbramie z bramą oraz wieża zegarowa na planie kwadratu. Kiedyś znajdował się tam most zwodzony, natomiast teraz zastępuje go zwykły kamienny most, przez który można bezpośrednio przejść z parku na dziedziniec. Trzecią, bardzo charakterystyczną cechą do tej budowli jest ozdobienie jej i na skrzydłach, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie oraz na basztach, metodą zwaną sgraffito. Jest to metoda rodem z Włoch. Technika ta polega na nakładaniu kilku warstw różnego rodzaju tynku, różnych kolorów tynku lub gliny i na zeskrobowaniu jeszcze jak nie zaschły, jeszcze jak się nie utwardziły i dzięki temu powstaje kilkubarwny lub wielobarwny wzór. Technika była już popularna w starożytności, ale w renesansie była bardzo popularna przy ozdobieniu fasad renesansowych włoskich budynków. Na skrzydłach od strony dziedzińca znajduje się galeria rzymskich cesarzy, jest też galeria polskich władców, polskich królów, wstawię wam oczywiście tutaj zdjęcia. Kiedyś te dekoracje pokrywały ponad 7000 m2, a teraz wróćmy jeszcze do historii związanej z Marcinem Krasickim. Marcin Krasicki niestety po latach swojej świetności umarł bezpotomnie, więc tytuły i godności, które były dziedziczone, przepadły. Natomiast zamek krasiczyński i wszystkie dobra krasiczyńskie przechodziły z rąk do rąk. Zajmowali się nim modrzewscy, wojakowscy, tarłowie, potoccy i pinińscy. Właśnie od tych ostatnich w 1835 roku odkupił zamek książę Leon Sapieha. Sapiechowie byli w posiadaniu zamku do roku 1944 i bardzo przyczynili się do rozwoju tego obiektu. I to już jest chyba temat na kolejny film, bo nie chcę, żeby było za długo, a można by było o tym mówić i mówić. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy ten temat was interesuje, taki bardziej historyczny. Natomiast, tak jak powiedziałam, byli właścicielami do roku 1944 i przyszła II wojna światowa. Druga wojna światowa to praktycznie koniec historii zamku w Krasiczynie. Krasiczyn został zajęty w nocy z 19 na 20 września 1944 roku. I pamiętam jeszcze z opowieści dziadków, jak przez półtorej tygodnia na dziedzińcu w Krasiczynie, tym takim znanym dziedzińcu, który był dla mnie codziennością, paliło się wielkie ognisko na kilka metrów, a w nim paliły się dokumenty, książki, meble i wszystko to, co udało się wywlec z zamkowych pomieszczeń. I to jest straszne, bo nie znano żadnej wartości, robiono to tylko po to, żeby zniszczyć. Też tylko po to, żeby zniszczyć, strzelano na przykład do kamiennych portali. Podobno w poszukiwaniu kosztowności, których i tak później nie znaleziono, wyciągnięto z krypty grobowej, z krypty rodzinnej Sapiehów ołowiane trumny, w których później pojono konie i zażywano kąpieli, co jest dla mnie przerażające. Jeszcze kilka słów o kaplicy królewskiej, o kaplicy zamkowej, która, jak powiedziałam, znajduje się w Baszcie Boskiej i wchodzi się do niej schodami od dziedzińca. I jak zamek jest nazywany taką perełką, to kaplica myślę, że powinna być nazywana perłą. Nawet porównuje się ją do tej wawelskiej, tu by była ostrożna, bo jak i w Krasiczynie spędziłam sporo czasu, tak i na Wawelu spędziłam bardzo dużo czasu, więc ostrożnie, ale to prawda, jest piękna. I przede wszystkim jest bardzo dobrze odrestaurowana. Po raz pierwszy odprawiono w niej mszę od II wojny światowej 15 października 2007 roku i to wtedy została oficjalnie otwarta na nowo i była to bardzo duża uroczystość, był na tej uroczystości nawet prezydent Polski. Nad wejściem znajduje się portal z roku 1607 i ma on taki charakter łuku triumfalnego. Pierwsze co widzimy po wejściu jest to ołtarz i jest to ołtarz trydencki. Malowidła na kopule są obramowane w takie najprawdopodobniej stiukowe kartusze i dotyczą życia Najświętszej Marii Panny, no w końcu takie jest wezwanie. I właśnie ta część kaplicy jest dla mnie najbardziej kojarzącym się elementem z tym miejscem i jak myślę o kaplicy krasiczyńskiej, to właśnie mam przed oczami tą wizję, takie zdjęcie, taki widok. I tak szczerze mówiąc jest mi trochę przykro, bo wyszłam dzisiaj na stronę zamku krasiczyńskiego i w zakładce historia, w zakładce zamek nie ma słowem wspomnianej kaplicy zamkowej. Jest ona dopiero wspomniana w zakładce śluby i wesela i to też tylko tak naprawdę trzema zdaniami, a następnie jest cennik wynajmu
i zupełnie tego nie krytykuję. Fajnie, że można wynająć taki obiekt jeszcze na taki moment w życiu jak ślub, bo to jest bardzo ważny moment. Ale myślę, że tej historii jednak powinno być trochę więcej. Raz, że to jest jednak strona internetowa obiektu historycznego, ale już pomijając całą historię i to, że po prostu już trzeba opisać historię na stronie internetowej obiektu historycznego, to tak ze względów marketingowych to dobrze by było opisać po prostu historię miejsca, które się chce wynająć, więc myślę, że trzeba. Zauważcie, że jak Was tak lekko dzisiaj oprowadzałam po tym zamku krasiczyńskim, to nie dotykałam zupełnie wnętrza, no oczywiście poza kaplicą, z prostego, ale też smutnego powodu, ponieważ we wnętrzu praktycznie nie zachowało się nic. Z wyjątkiem jednego małego pomieszczenia, które dla odmiany zachowało się w praktycznie nienaruszonym stanie. Nie będę mówiła, co to za miejsce, niech zamek też ma swoje tajemnice, a myślę, że lokalny przewodnik bardzo lubi opowiadać historię tego pomieszczenia, więc jeśli będziecie w pobliżu, to koniecznie odwiedźcie zamek w Krasiczynie i zupełnie nie mówię tylko tego z takiej sympatii do tego miejsca, tylko dlatego, że to jest naprawdę piękna perełka. Trzymajcie się, cześć! A, jeszcze zapomniałam, zerknijcie na moje inne filmy, które pojawiają się tutaj.